Żołnierze niemieccy zaczęli strzelać do okien udekorowanych sztandarami polskimi i napadli na gmach Naczelnej Rady Ludowej. Miałem właśnie, jak codziennie o tej porze, wszystkich dowódców kompanii zebranych na odprawie. Gdy nie mogłem uzyskać połączenia telefonicznego z naszą komendą główną, dałem na własną rękę rozkaz wykonania naszego planu alarmowego. Równocześnie zaalarmowałem telefonicznie kompanię. Tak zaczęło się w Poznaniu powstanie wielkopolskie sprowokowane przez Niemców. Polska, która ogłosiła swoje istnienie w listopadzie 1918 roku, zaczęła powstawać wcześniej na terenach zaboru rosyjskiego, to znaczy Królestwa Polskiego, w 1916 roku w wyniku tak zwanego Aktu Dwóch Cesarzy, czyli Cesarza Niemieckiego i Austro-Węgierskiego, ogłaszającego powstanie właśnie takiej formy polskiej państwowości. A to oznaczało, że do tak rozumianego państwa polskiego w takich granicach na pewno nie zostaną przyłączone ziemie zaboru pruskiego. W październiku 18 roku rozpadły się Austro-Węgry, a to oznaczało, że Polacy przejęli władzę przynajmniej w Galicji Zachodniej, bo w Galicji Wschodniej toczyły się walki z Ukraińcami. I ta nowa Polska składała się właśnie z tych dwóch segmentów, z tego segmentu z zaboru, dawnego zaboru rosyjskiego i zaboru austriackiego, a zabór pruski był nadal zabetonowany w granicach Rzeszy. W tej sytuacji Polacy w zaborze pruskim sami musieli upomnieć się o niepodległość. To długa, przymusowa służba w znienawidzonych mundurach pruskich. Krzepiący przykład już oswobodzonych dzielnic oraz wspomnienia wrześni, wywłaszczeń, ustawy kagańcowej, wozu drzymały i innych gwałtów i upokorzeń sprawiły, że w masach wielkopolskich zwyciężyło mickiewiczowskie hasło: gwałt niech się gwałtem odciska. Gdybyśmy sobie zobaczyli wykres demograficzny z roku, początku XX wieku, to Polaków w prowincji poznańskiej jest około 60%, 61%, Niemców około 40%. Czyli te proporcje są z pewną przewagą Polaków, ale bliskie, zbliżone. Ta rywalizacja polsko-niemiecka istnieje. Ważną warstwą walczącą o polskość poznańskiego jest inteligencja, ale ona jest nieliczna. Bo nie ma tutaj polskiego uniwersytetu, to jest element niemieckiej polityki, nie ma być tego uniwersytetu. Ale bardzo szybko do tej wąskiej grupy inteligenckiej dołączają kupcy, rzemieślnicy. Sprawa następna to jest działalność wielkopolskiego duchowieństwa, które bardzo mocno angażuje się w aktywność tych rozmaitych organizacji. To ksiądz jest liderem polskiej społeczności, nie wiem, w Szamotułach, we Wronkach, w Obornikach, w Śremie. Wokół księdza i parafia katolicka jest parafią polską, bo niemiecka jest najczęściej parafią ewangelicką, bo w obrębie tej parafii toczy się pewne polskie życie. I wreszcie Towarzystwo Gimnastyczne Sokół, które ma ten swój gimnastyczny charakter, ale ono przede wszystkim jest wielką szkołą aktywności narodowej. Organizacje takie jak Sokół, inne organizacje, wszystkie miały w programie swoim to, żeby budzić patriotyzm. Często robiło się oficjalnie co innego, a skrycie też co innego. Tutaj do głosu dochodzi młode pokolenie, które ma dosyć rządów pruskich. To zostaje skanalizowane właściwie, przynajmniej jeżeli chodzi o Poznań, przez ruch harcerski, który zaczyna się rozwijać od roku 1912. Na program pracy drużyny składały się ćwiczenia musztry oraz ćwiczenia polowe, jak podchody, zwiady, czujki, przekradanie się, zakładanie obozów, gotowanie, zakładanie ognisk i tym podobne. Nawet są anegdotyczne historyjki znane z ćwiczeń w Wielkopolsce, że oficerowie niemieccy, nie orientując się w rzeczywistym przeznaczeniu, w funkcjonowaniu tych młodych Polaków, którzy tam się kręcą, udzielali instruktażom. Świadczy to o tym, że ci młodzi chłopcy wiedzieli, o co tu chodzi. Równocześnie ich koleżanki z drużyn żeńskich przygotowywały się do działalności sanitarnej.
I kiedy wybucha wojna, do wojska idą ich instruktorzy, natomiast ta harcerska młodzież funkcjonuje przez jakiś czas na początku wojny w ramach tych dotychczasowych struktur, natomiast kiedy to zostaje zabronione przez Prusaków, oni zaczynają tworzyć kluby sportowe, które stają się przykrywką do ich organizacyjnej działalności. Ci młodzi ludzie, których Prusacy będą chcieli zaciągnąć do wojska w roku 17 czy 18, oni będą masowo dezerterowali, będą się uchylali od służby wojskowej i będą stanowili ten trzon tego środowiska niepodległościowego i powstańczego. Tych, którzy już w listopadzie 1918 roku będą chcieli strzelać do Prusaków. W sierpniu, październiku 1918 roku okazało się, że to potężne niemieckie państwo tę wojnę przegrało. To był ogromny, demobilizujący to społeczeństwo cios, który spowodował, że to musiało się odbić na nastrojach społecznych, na morale społecznym, na morale wojska. Wybuchła rewolucja w Niemczech. Wojsko, ale tylko na froncie zachodnim, odmówiło wykonywania rozkazów. Było zamieszanie w administracji. W związku z tym pojawił się moment, kiedy można było skutecznie działać tu, właśnie w Wielkopolsce. Wiadomo było, że Niemcy nie będą w stanie zgromadzić wystarczającej liczby wojska, która byłaby odpowiednia do stłumienia zbrojnych rozruchów, jeżeli tak można powiedzieć, na terenie Wielkopolski. Mamy rewolucję, która wybucha w Niemczech w listopadzie. Ona się przenosi też na inne ziemię upadającego mocarstwa. Prowincja poznańska nie jest tutaj wyjątkiem i dochodzi do pewnego zaognienia stosunków polsko-niemieckich na fali tej rewolucji właśnie. No można powiedzieć, że jeśli państwo niemieckie było monolitem do końca października czy do początku listopada 1918 roku, to rewolucja oznaczała takie trzęsienie ziemi, które doprowadziło do spękania tego monolitu. I w te szczeliny, które wówczas powstały, wdarła się polska woda, która zaczęła je jeszcze rozszerzać. Bo my byliśmy na to przygotowani. My byliśmy przeciwni temu państwu. I już w Poznaniu powstała Rada Robotników i Żołnierzy i postanowiliśmy już teraz na pół jawnie występować. A więc utworzyliśmy biuro werbunkowe i tam w ten czas wszystkich żołnierzy wracających z frontu, często z bronią nawet, tych żeśmy od razu rejestrowali i wieczorem, kiedyśmy się ponownie zebrali, doliczyliśmy się, że mamy 2000 gotowych ludzi do czynu. W grudniu 1918 roku doszło do obrad Polskiego Sejmu Dzielnicowego, z którego wyłoniła się władza polityczna i także później administracyjna całego regionu. W związku z tym były czynniki, które idealnie sprzyjały do rozpoczęcia działań wojennych. Przygotowanie ludzi, przygotowanie zbrojne, duchowe, polityczne i administracyjne. Problem był tylko w tym, kiedy to nastąpi. Przyjechał Paderewski do Poznania, no więc naturalnie w ten czas społeczeństwo całe wyległo. Nie patrzało, czy tam jeszcze jakiś Niemiec będzie się z tego krzywił, czy nie, i witało Paderewskiego. Paderewski przyjechał 26 grudnia do Poznania. Z jednej strony mamy przyjazd mistrza oczekiwany, z drugiej strony mamy przyjazd tych żołnierzy z frontu. I to zderzenie tych dwóch równoległych światów, do którego dochodzi na poznańskich ulicach. Ono jest coraz bliższe, a ta wizyta powoduje, że do tego wybuchu, tak, do tej iskry położonej na tą beczkę prochu, jakim był Poznań wówczas, to jest ten czas, że ta iskra eksploduje. Paderewski jest tą iskrą. 27 grudnia 1918 roku przyjdą do centrum miasta żołnierze niemieccy wzburzeni, będą zrywać te sztandary wiszące na polskich kamienicach, wedrą się do gmachu Naczelnej Rady Ludowej, zaczną jakby w sposób bardzo widowiskowy, brutalny często, demonstrować swoją niemieckość. Oficer na koniu przed bazarem zaczął rozpędzać nawet ludzi, którzy się gromadzili przed bazarem, w którym mieszkał właśnie Paderewski. Więc ten czas, kto nie wiemy nawet, ale na ulicy padło hasło: Polacy do broni. I w tym momencie gdzieś dojdzie do pierwszego strzału. Walka toczyła się na Placu Wolności, tam gdzie poległ pierwszy powstaniec Franciszek Ratajczak. Przyjmuje się, że pierwszą ofiarą
powstania był Franciszek Ratajczak. Zresztą ma dzisiaj w Poznaniu ubicę i tablicę pamiątkową. Chociaż faktem jest, że przed wojną na tej tablicy pamiątkowej było jeszcze jedno nazwisko. Nazwisko Andrzejewskiego. Po wojnie, kiedy tą tablicę powieszono w tym miejscu z powrotem, już tego Andrzejewskiego wygumkowano. Być może tutaj wchodziła w grę kwestia polityki historycznej władz PRL. Tak czy inaczej, symboliczną pierwszą ofiarą powstania wielkopolskiego jest Franciszek Ratajczak, pochowany zresztą z tym wspomnianym przeze mnie już swoim kolegą Andrzejewskim na cmentarzu na Górczynie Poznańskiej. Przez całą noc trwały walki uliczne w różnych punktach miasta Poznania. 6. Pułk Grenadierów bocznymi drogami i ulicami powrócił do kosza. Poszczególne części miasta były zajmowane dość szybko, no Niemcy byli jednak zaskoczeni. Administracja niemiecka była zdezorganizowana wydarzeniami rewolucyjnymi. Nie mieli decyzji z Berlina, nie wiedzieli jak się zachować, jak działać. Jeszcze tej broni nie było. Niektórzy byli z kosami, z dubeltówkami, z browningami, prawda? A nawet z kijami ludzie byli. No ale zapał powstańców był kolosalny. Powstańcy rzucili się żywiołowo na pocztę, tam gdzie był karabin maszynowy, zajęli dworzec, zajęli armaty dwie, które stały przy przejeździe na torze kolejowym. No Niemcy nie wytrzymali tego impetu. Trwała zaczęta walka. Niemcy obwarowani w koszarach czerwonych krwawo odpierali nasze ataki. Powstańcy zmusili Niemców następnego dnia do kapitulacji. Sławił się w tych bojach zaciętych pod Ligotą wspaniały żołnierz i dowódca podporucznik Pamiń, który wziął tam do niewoli niemieckiego dowódcę i 50 jeńców. W brawurowym ataku zdobył 6 karabinów maszynowych i rozbił cały większy oddział niemiecki. To, że to powstanie się przeniesie na prowincję, to jest z kolei zasługa tych przedstawicieli np. Straży Ludowej, którzy przyjadą do Poznania, aby witać Paderewskiego z innych ośrodków, z Szamotu, ze Śremu, z Kórnika. Oni bardzo szybko wrócą do tych swoich mniejszych ośrodków i tą iskrę powstańczą przeniosą na swój grunt. W ciągu kilku dni uda się wyzwolić wiele wielkopolskich miasteczek. Wówczas już została Wielkopolska podzielona na okręgi wojskowe, a mnie przypadło dowództwo właśnie 4. Okręgu Wojskowego w Czankowie. A trzeba wiedzieć, że zapadła decyzja, żeby Czanków zająć. Straż Ludowa będzie po prostu przejmowała lokalne garnizony, lokalne koszary, będzie zdobywała broń. Będzie zdobywała niemieckie mundury, które potem Feldgrau będzie przeszyte na polskie mundury. Na początku to tylko jakiś znaczek, biało-czerwona kokarda. W momencie, kiedy wybuchło powstanie, brakowało nam kadry oficerskiej. I no, rzeczą znamienną, że pierwszym dowódcą powstania zostaje przypadkowy właściwie człowiek, który przypadkowo jest w Poznaniu, kapitan Stanisław Taczak, natychmiast mianowany majorem, żeby trochę podnieść jego wojskową rangę. Ja myślałem, że obejmując dowództwo powstania wielkopolskiego, będę miał dostęp do wszystkich rzeczy, które Niemcy pozostawili, do całego uzbrojenia. Tymczasem Naczelna Rada Ludowa nic mi nie dała, ponieważ lotniczy port Ławica był w posiadaniu niemieckim. Dałem z dnia 5 stycznia rozkaz pułkownikowi Kopie, ażeby Ławicę wziął szturmem. Pułkownik Kopa Ławicę zajął i wszystkie samoloty, które się znajdowały w Ławicy, zabrał, a Niemców przepędził. Wtedy, kiedy dowódcą powstania był major Taczak, czyli gdzieś do połowy stycznia roku 19, ci powstańcy to jest grupa bardzo rozdyskutowana. W sposób bardzo demokratyczny siebie traktują. Stopnie oficerskie są właściwie, nawet jeśli dostrzegane, to one nie są tak bardzo honorowane. Zwracamy się do siebie per druhu, co pokazuje pewną równość, pewną egalitarność powstania. Jak tu się nie śmiać, gdy te stare powstańcy przypominali sobie takie pieruńskie, śmieszne komendy jak cicho stojane druhowie, albo ruchać się druhowie,
albo oczy w prawo ćpni, czy też druh za drucha lekko skoci. To wszystko zmieni się w drugiej połowie stycznia, kiedy do Poznania przyjedzie z Warszawy generał Dowbor Musiński. 16 stycznia obejmuje dowództwo nad powstaniem i bardzo szybko wydaje rozkaz o masowym poborze do wojska wielkopolskiego. Wojska umundurowanego, uzbrojonego, otrzymującego żołd. To wszystko jest na najwyższym poziomie organizacyjnym. Sprowadza ze sobą wyższych oficerów. Wśród nich jest na przykład późniejszy generał Anders. I to będzie ta kadra, która zbuduje nowoczesną armię wielkopolską i zapewni zwycięstwo powstania wielkopolskiego. W końcu stycznia dochodzi do takiej większej ofensywy niemieckiej, która zostaje odparta. Na przeszkodzie większej ofensywie stanął jednak Rozejm w Trebirze 16 lutego 1919 roku, który rozciągał linię rozejmową z frontu zachodniego także na front powstania wielkopolskiego. No to było doniosłe wydarzenie, które przypieczętowało sukces powstania wielkopolskiego. W tak przekonywujący sposób nasze rzekomo ultra trzeźwe poznańskie wykazało, że było spartą, twardą i gotową do ofiar i walki z każdym najeźdźcą czy uzurpatorem, nie tylko niemieckim. Na tym polegał ten fenomen powstania wielkopolskiego, że tutaj te różne elementy jakoś ze sobą zadziwiająco współgrały. To znaczy to polskie przygotowanie, ta polska dobra organizacja, nawet jeżeli ona nie miała intencji powstańczej, to ona działała na korzyść tego zrywu. To jest złożenie tych trzech czynników. Upadek Niemiec, rewolucja i nałożenie na to wszystko tej polskiej samoorganizacji, która wykorzystała słabość niemiecką do swojego polskiego narodowego celu. Gdyby powstanie wybuchło dwa miesiące wcześniej albo miesiąc później, nie byłoby takiego efektu, do jakiego doszło w końcu grudnia 1918 roku. Powstanie zakończyłoby się klęską. To też możemy z dumą i szczerym wzruszeniem wspominać wszystkich tych, którzy przypłacili życiem czy kalectwem ów desperacki zryw powstańczy albo odegrali w nim poważniejszą rolę. Wierzę, że młode pokolenie wielkopolskie w razie potrzeby ich testament wykona.